Wójt Będzina Mariusz Jaroniewski został odwołany ze stanowiska. To wynik niedzielnego referendum, w którym 2098 z 2181 głosujących osób opowiedziało się za odwołaniem włodarza. Mieszkańcy zarzucali wójtowi niewywiązywanie się z obietnic wyborczych i złe gospodarowanie budżetem gminy. Trzykrotnie nie uzyskał absolutorium z tytułu jego wykonania. Idea odwołania wójta pojawiła się prawie 2 lata temu. Komitet, który zainicjował referendum, musiał zebrać blisko 700 podpisów, by to doszło do skutku. Petycję podpisało ostatecznie ponad 1200 mieszkańców. Za lub przeciw odwołaniu wójta głosowali rok temu, jednak referendum okazało się nieważne ze względu na zbyt małą frekwencję i trzeba było je powtórzyć. Głosowałem za odwołaniem wójta Jaronieckiego. No, jestem przeciwny, bo no, za kadencji pana wójta w gminie nic się nie dzieje, a przede wszystkim wójt chciał nas sprzedać do Koszalina. Tak wójt nie powinien się zachować, na żadne zebrania nie przychodzi, na nic, no i widać po prostu, że nie jest za ludźmi. A głosowałem też za nim swego czasu, no ale zawiódł mnie jak większość tutaj tych mieszkańców. Nie chodzi na spotkania, rady i tak dalej, jak jest w gminie, to jest po prostu nieodpowiedzialny człowiek. Komitet, który zainicjował referendum, zarzuca wójtowi Jaroniewskiemu niewywiązywanie się z obietnic wyborczych, takich jak remont będzińskiego przedszkola, utworzenie kanalizacji w Tymieniu czy budowa świetlicy w Strachominie. Obietnice wyborcze pana wójta no, praktycznie w żadnym zakresie nie zostały spełnione. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy chwali się inwestycjami poprzedników, które albo zastał, albo kontynuował, bo już były podpisane umowy, były przyznane środki zewnętrzne. Wójt miał się również wykazać rażącą niegospodarnością podczas realizacji niektórych inwestycji. Kością niezgody okazała się chociażby budowa drogi w Kładnie. Otrzymał środki covidowe, ponad 1 000 000 zł, które chcieliśmy, aby wykorzystał je na zakończenie już rozpoczętych inwestycji. Można było pozyskać też tam jeszcze środki zewnętrzne z innych źródeł. Natomiast między innymi miał złożony wniosek na drogę w Strzeżenicy. Nie czekał na rozstrzygnięcie konkursu, tylko za 650, chyba 4 tysiące wykonał z własnych środków. Natomiast wcześniej nie wykonał w tej miejscowości kanalizy. I w obecnej sytuacji, kiedy będzie wykonywana tam kanalizacja, no to ta droga ulegnie w pewnym stopniu zniszczeniu. By referendum było ważne, głosy musiało oddać nie mniej niż 3/5 liczby osób, które brały udział w wyborach samorządowych w 2018 roku, czyli 1867 wyborców. Odwołanie wójta ma skutek natychmiastowy. Premier Mateusz Morawiecki ma 7 dni na powołanie komisarza, który do czasu zorganizowania wyborów będzie pełnił obowiązki wójta Będzina. Do końca tygodnia pilne decyzje będzie podejmował przewodniczący Rady Gminy.